Dzień dobry państwu Łukasz Kościeniak. Witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie. Dzisiaj ze mną w studiu pan Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa Mazowieckiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, poznaliśmy w minionym tygodniu rozstrzygnięcia tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. No i myślę, że jako subregion Radomski i subregion Grójecki mamy się z czego cieszyć. Nie, no zdecydowanie tak. I tutaj serdeczne podziękowania dla wszystkich kreatywnych osób, które złożyły te, te wnioski. Muszę powiedzieć, że ja się z jednej strony też cieszę, bo dosyć ciekawe projekty, cztery projekty, cztery projekty w ramach tej puli naszego regionu radomskiego otrzymają dofinansowanie i tej ogólnowojewódzkiej jeden projekt, z tym, że oczywiście jest tak, że tutaj głosowanie mieszkańców i ta ilość tych głosów ponad 6, prawie 7 tysięcy głosów, które zostały oddane na, na te projekty. Ja przyznam się szczerze, że oczekiwałem trochę większego też zaangażowania mieszkańców, bo przecież to są pieniążki do, do wzięcia. Dla porównania powiem tylko, że subregion płocki to prawie 11 tysięcy głosów, tak więc mamy pewne, pewną lekcję do odrobienia Ja mam nadzieję, że. Jeśli dobrze pamiętam, to przyszło... połowę, połowę więcej niż u nas. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak, więc no tutaj warto się też zastanowić nad tym, bo oczywiście mamy taką manierę też narzekania, że że nam się yy, nie udaje ściągać pieniędzy, a kiedy są te pieniądze do ściągnięcia, to okazuje się, że nasze zaangażowanie w głosowaniu jest o połowę mniejsze niż na przykład w Superniemie Polskim. To znaczy, że co, że takie społeczeństwo obywatelskie zanika Pana zdaniem? Nie, znaczy ja nie chcę absolutnie, znaczy tak jak powiedziałem, dziękuję bardzo wszystkim, którzy się zaangażowali, mieszkańcom, że, że chwycili za komórki, oddali głos. Natomiast chciałbym przy tych wszystkich też działaniach dotyczących kwestii informacyjnych, zachęcania do, do wzięcia udziału, e, stworzyć no, taki wspólny front dotyczący kwestii, właśnie wspierania projektów, które są z subregionu radomskiego, bo wszystkim nam powinno na tym zależeć. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w tym roku również był beneficjentem budżetu, będzie wykonywana tam inwestycja. Wiemy, że w poprzednim budżecie też udało się tej placówce wygrać, przeforsować, można mówiąc krótko, swoje projekty. Jednym z nich była budowa lądowiska dla helikopterów. Co z tą inwestycją? No Ona oczywiście jest, będzie realizowana, ona musi być zrealizowana bodajże do, do końca tego roku. Tu nie ma żadnych, żadnych opóźnień w tej, w tej kwestii. Zobaczymy, na kiedy uda się to zrealizować. I kolejny raz rzeczywiście szpital, który pokazał swoją, duże swoje zaangażowanie pracowników. Bardzo serdecznie dziękuję zarówno zarządowi, jak i wszystkim zaangażowanym pracownikom, ich rodzinom, osobom, które... Podjęto, no bo dwa projekty, tak jak powiedziałem, jeden z puli ogólnowojewódzkiej, jeden z tej subregionalnej, więc dwa projekty w szpitalu naszym. To pokazuje też, że jest chęć i takie zaangażowanie do działania, nie tylko sięganie po środki, które które są bezpośrednio w dyspozycji samorządu województwa, ale te środki, które są możliwe w pozyskaniu właśnie w takiej formie budżetu obywatelskiego. W minionym tygodniu przekazywali się karetki dla e, szpitali tutaj w naszym e, subregionie radomskim e, i podczas przekazania karetki w Pionkach doszło do takiej wymiany zdań podczas konferencji pana i pana Waldemara Tretki, starosty powiatu radomskiego. Starosta zarzucił panu, e, w zasadzie całemu Mazowszu, e, to, że subregion radomski jest e, krzywdzony, że ma mniejsze środki niż y, północ, niż, y, niż Warszawa. No właśnie, to rzeczywiście tak jest? No nie, no to jest oczywista nieprawda. Tak? Znaczy, ja może zacznę od tego, że oczywiście pozdrawiając pana, pana starosta i licząc na to, że y, uda nam się w dalszym ciągu y, realizować y, projekty, które będą ważne dla mieszkańców. Natomiast y, no, dosyć kuriozalna sytuacja, bo przyjechaliśmy przekazać karetkę razem z panią Marszałek Orzołowską. To dotyczyło dwóch powiatów, zarówno powiatu zwoleńskiego, jak i powiatu radomskiego. No i tam doszło do rzeczywiście takiej sytuacji, gdzie pewna jakaś polemika słowna dotycząca kwestii instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Ja dokładnie to sobie też sprawdziłem po tej rozmowie, ponieważ rozmowa była emocjonalna. I wynika z tego, że dla porównania przytaczany przez Pana Starostę Subregion Płocki, to 35 projektów na kwotę 25 milionów w ramach tego projektu. A subregion radomski łącznie z grujeckim to 136 milionów. Także widać tutaj zdecydowaną różnicę i myślę, że to jest z olbrzymią korzyścią dla subregionu radomskiego. To po co w takim razie takie wystąpienie, pana zdaniem? Nie, nie wiem, to polityka? Była, tak, to chyba, to chyba polityka, która nie powinna mieć miejsca. Powinniśmy realizować w samorządzie cele dla mieszkańców i, i na tym bym chyba zakończył. Mm -hmm. No, też padł, padł zarzut ze strony starosty, że pan się radomiem i regionem w ogóle nie interesuje. No, pan starosta ma taką, taką manierę, która łatwo mu przychodzi. Niestety e, robi konferencje, kiedy zapomina złożyć w ogóle wniosków, a ma pretensje o to, że nie dostał dofinansowania, więc e, myślę, że wiele rzeczy jest do do poprawy, jeżeli chodzi o działanie starostwa. Mhm. Marek Suski, który był, poseł Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości, który był moim gościem w również w minionym tygodniu, powiedział, że prezydent Radomia Radosław Witkowski otrzymał absolutorium od Regionalnej Izby Obrachunkowej, ponieważ to ona podlega pod samorząd województwa mazowieckiego. Jaka była pana pierwsza reakcja, kiedy pan usłyszał te słowa, bo można powiedzieć otrzymaliście nową jednostkę? No tak, e, e, tak to było oczywiście olbrzymie zaskoczenie, uśmiech też e, na twarzy, no, ja, ja byłem, myślę, że znamy wszyscy wypowiedzi pana, e, pana ministra Suskiego, one są dosyć barwne czasami, e, czasami śmieszne, no i ta należała do takich bardziej humorystycznych, też e, śmiesznych, ja nie wyobrażam sobie, żeby człowiek, który e, no, był bądź co bądź ministrem w kancelarii e, prezesa Rady Ministrów, pana premiera, nie miał tej podstawowej wiedzy dotyczącej kwestii Regionalnej Izby Obrachunkowej, kto tak naprawdę nadzoruje tą, tą jednostkę. Nie jest to na pewno e, Sejmik Województwa Mazowieckiego, czy Zarząd Województwa e, Mazowieckiego I, i to jest oczywiście podlega pod e, ministra spraw, e, e, spraw e, wewnętrznych, wewnętrznych administracji. administracji. Tak, dokładnie. I, bez, I bezpośrednio pod też pana premiera, więc e, jeżeli opinia RIO w stosunku do w stosunku do absolutorium była pozytywna, do wykonania budżetu była pozytywna, no to ciężko z tym w jakikolwiek sposób dyskutować, a może, że tak powiem, też ta radosna twórczość pana posła Słuskiego wzięła tutaj górę. No też padły, można powiedzieć, takie w formie też i żartu. Tutaj pan poseł Suski cytował, w zasadzie mówił różne określenia, podawał różne określenia, no ale też można było wyciągnąć z tego wniosek, że jakoś samorząd województwa mazowieckiego pomaga prezydentowi Radomia. Ja się bardzo cieszę, tyle, że, że taka ocena jest pana pana ministra, ministra Suskiego. E, tak, oczywiście pomagamy samorządom, w tym samorządowi Radomia. E, Sz szczególnie pomaga, zwłaszcza pan. E, ale to rozumiem, że wypowiedź dotyczyła, że Rafał Rajkowski jako wicemarszałek pomógł uzyskać. Absolutorium, tak. E, tak. Że oczywiście. pozytywną opinię tak. Rio. E, że pomógł uzyskać. Otóż, ale było ręka-rękę myje. Tak, ręka i tak. Dalej. tak wilk, więc... wilkowi, oka nie wykole, czy jakiś tam znaczy, kruk? Wilka, tak, 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 kruk Krukowi, tak. przepraszam bardzo. Natomiast. Natomiast, no, tak jak mówię, no, trzeba to wziąć, potraktować się w formie humorystycznej. Przykre jest to, że rzeczywiście, jeżeli rozmawiamy o poważnych sprawach, a taką poważną sprawą, proszę, niech pan e, minister Suski wytłumaczy się z tego, że organ nadzorowany przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, przez jego kolegów, daje pozytywną opinię e, prezydentowi Witkowskiemu. A radni, no nie mając żadnych argumentów, są przeciwni absolutorium, co dla mnie jest pewnego rodzaju kuriozum i tylko i wyłącznie działaniem takim politycznym, które ma za zadanie w dalszym ciągu podkreślać. Podkreślać to, że prawo i sprawiedliwość jest w tych kwestiach bezkarne. Podobną sytuację mieliśmy, jeżeli chodzi o Sejmik Województwa. Co prawda tam udało się uzyskać absolutorium i wotum zaufania, ale radni pis również byli przeciwni. No ja bym tego wcale tak nie, nie porównywał, bo ja już wielokrotnie też mówiłem, że oczywiście zrozumiałem kontekst polityczny. Natomiast dziękowałem, dziękowałem za ton wypowiedzi, który był w ustach pana. Przewodniczącego Klubu, Jakuba Kowalskiego, który przedstawiał stanowisko klubowe PiSu. Czyli tam, dość była, łagodne. Merytoryka, czyli tam była merytoryka Pana zdaniem? Tutaj czysta polityka, tak? Jeżeli znaczy tam o radę. ciężko mówić. No oczywiście zarzut był taki mniej więcej, że nierównomierne rozłożenie środków na całe województwo. To jakby główna rzecz, która wybrzmiała. Natomiast ja znam wypowiedzi umiejętności też wypowiedzi pana pana przewodniczącego Kowalskiego i wiem, że gdyby chciał to zrobić ostrzej, to zrobiłby to na pewno ostrzej, a zrobił to w sposób bardzo miękki, łagodny zresztą. Ja nie ukrywam, że wiele tych inwestycji, wiele tych umów podpisywanych, które wspierają samorządy lokalne to też element, że tak powiem, takiej wspólnej współpracy, działań wszystkich radnych Sejmiku. I bardzo chętnie radni PiSu, którzy głosują przeciw, na przykład kwestiom budżetowym, bardzo chętnie później się chwalą tym, że trafiają nowe wozy bojowe do straży, że są budowane drogi, że są różnego, różnego rodzaju inne. Inwestycji. No, taka jest również radnych. Ja też radnych. Ale też z, z drugiej strony mo można to odbierać jako pochwałę działania zarządu województwa Mazowieckiego. Y, może nie bezpośrednio pochwałę, ale y, takie ciche przyzwolenie na dalsze działanie. Mhm. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, był wczoraj y, w Grójcu i po raz kolejny poruszył m.in. temat reparacji wojennych od Niemiec. Pan również, jest, y, pan również stoi na stanowisku, że. My powinniśmy domagać się e, jakiejś rekompensaty finansowej, i, i też, jak określał to prezes Kaczyński, moralnej od Niemców? Nie, no, wie pan, to jest niekończąca się historia. Dzisiaj mamy sytuację taką polityczną, gdzie większość świata jest konfliktowana z Rosją, z Władimirem Putinem, więc prezes Kaczyński potrzebuje wroga. To wszyscy już wiemy, że on po prostu potrzebuje wroga, więc wraca. W naturalny sobie e, sposób do stworzenia znowuż e, takiej historii dotyczącej kwestii poróżnienia Polski z Niemcami, naszym partnerem handlowym, e, największym partnerem handlowym, to trzeba jasno powiedzieć, więc dla, dla gospodarki, e, gdyby Niemcy byli bardzo wrażliwi, to mogliby oczywiście brać to do siebie, ale myślę, że. Mądrość tych też e, polityków i wypowiedzi polityków niemieckich świadczy o tym, że, że oni już wiedzą, z kim mają do czynienia. I ja się dziwię, że pan prezes Kaczyński nie wraca choćby do potopu szwedzkiego. Mógłby to zahaczyć rzeczywiście Szwedów, i prosić o też reparacje. W tym moglibyśmy odbudować zamek e, zamek nasz Więc e, wiele takich elementów, które wskazują na to, że prezes. E, Jarosław Kaczyński zawsze potrzebuje wroga i on potrzebuje stwarzać takie wrażenie, że jesteśmy pokrzywdzeni, jesteśmy, jesteśmy na pozycji takiej, gdzie nam się należy. Ale panie Maszoku, czy jest pan, gdyby panu ktoś zadał pytanie. Reparacje wojenne powinniśmy się ich domagać, tak, czy nie? Panie redaktorze, ja powiem tak. W kwestiach dyplomacji i rozmów międzynarodowych naprawdę jest wielu specjalistów, którzy, w których wypowiedziach te sprawy powinno się za, za, załatwiać zupełnie inaczej, w sposób dyplomatyczny, a nie w sposób obrażania kogoś czy stwarzania, tak jak powiedziałem, takiego wrażenia, że nam się należy. To zupełnie inaczej powinno wyglądać. Jeżeli miałoby dojść do pewnego rodzaju porozumienia dotyczącego reparacji czy, czy wypłaty jakichś pieniążków należnych Polsce. To to powinno być załatwione na poziomie dyplomacji, yy, dyplomacji zarówno jednego, jak i drugiego kraju. Czyli reparacje tak, ale nie w ten sposób. Nie w ten sposób. Rafał Rajkowski wicemarszałek województwa mazowieckiego był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia.